ulgą i z pokorą wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli chodzi o najważniejszą kwestię, to Trybunał orzekł, mimo że artykuł 16 był niezgodny z konstytucją, uzależniał od ogłoszenia przez prezydenta dnia wyborów, to kodeks wyborczy był znany od pół roku, spełniał sześcioroczne wakacje legis i orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wcześniejsze. Był pewną normą prawną. I co najważniejsze, to jest najważniejsze, że Trybunał dzisiaj jest kodeks wyborczy jest dzisiaj obowiązującym prawem. Bez względu na to, kiedy ogłosi wybory pan prezydent. I to jest najważniejsza rzecz. Druga, że rozszerzyliśmy katalog możliwości głosowania przez pełnomocnika wyborczego i głosowania korespondencyjnego, co moim zdaniem zwiększy frekwencję, podmiotowość wyborów i spełnia zasady równości zawartej w Konstytucji. Przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych i ludzi chorych. Prawie 4 miliony ludzi. I to jest naprawdę milowy krok i cieszę się, że Trybunał podzielił opinię Komisji Nadzwyczajnej, Sejmu, Senatu, całego Parlamentu. Jeżeli chodzi o jednomandatowe, to także orzeczenie bardzo ważne. Wreszcie mamy jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu. Ważny krok do tego, aby wybory stały się bardziej podmiotowe. Idzie to wręcz w stosunku do oczekiwań Polaków, którzy prawie w 70 kilku czy 80% chcą wybierać osoby właśnie w jednomandatowych okręgach wyborczych. I też myślę, że nie spoczniemy także, aby po tych doświadczeniach w jednomandatowych okręgach senackich także jak znajdziemy większość konstytucyjną, spełnić program Platformy, czyli jednomandatowe okręgi do Sejmu. Jeżeli chodzi o niekonstytucyjność, możliwość fakultatywnego dwudniowych wyborów zarządzenia, to będą one jeżeli niezgodne z konstytucją. Ale w zakresie wyborów do Sejmu, Senatu i wyborów prezydenta. Jeżeli chodzi o wybory samorządowe i wybory do Parlamentu Europejskiego, oczywiście są zgodne z konstytucją. Także jakby połowa sukcesu. No ale przyjmuję ten wyrok z pokorą, który mógł orzec literalnie, że wybory do parlamentu odbywają się w dzień wolny od pracy. Literalnie, że to jest jeden dzień wolny od pracy. Nie podzielił wniosku Sejmu i parlamentu. Trudno, dlatego mówiliśmy o fakultatywności, a nie o obligatoryjności, tak jak to było w pierwszym projekcie kodeksu wyborczego zawarte. Co do billboardów, znaczy są zdania odrębne. Bardzo chciałbym ciekawie zapoznać się ze zdaniami odrębnymi. Bazowaliśmy na ekspertyzach, które mówiły, że możliwość zarządzania dwudniowych jest zgodna z konstytucją. Trudno, przyjmujemy takie orzeczenie. Jeżeli chodzi o billboardy i spoty, kierowaliśmy się zasadą, aby wybory się stały bardziej podmiotowe, mniej agresywne. Żeby ta kampania stała się właśnie bardziej taka ludzka. Nie jesteśmy przecież, tak powiem, produktem handlowym, jak na przykład fufie szampon do włosów i chcieliśmy zaoszczędzić pieniądze publiczne, bo przypomnę, że komitety wydawały prawie 80% na billboardy i spoty właśnie komercyjne. Nie było zakazu przecież kompletnego, bo misja telewizji publicznej i radia publicznego wypełniała tą normę dostępności do mediów elektronicznych. I w dobie jakiej kryzysu, jakiej oszczędności, jak mówię, bo to nie są pieniądze komercyjne, tylko pieniądze wydawane z budżetu, z podatników, uważaliśmy, że tą zasadą oszczędności trzeba też